No nie. No nie, tego to już zabiorę, to już drugi raz mi coś nie wyszło, teraz to ja się zdenerwowałem. Co już myślisz, że teraz to się tak zdenerwowałem, że potrzebuję hot doga, tak? Chyba masz rację, dawaj mi tego hot doga, rozbijaj tą torbę, dawaj, dawaj. Masz rację, dobrze, że ty ułożyłaś głos na wyciągę, no. Dawaj, dawaj, tego hot doga, szybciutko, szybciutko, bo jak ja go nie zjem, to się dopiero... Co nie ma? Co tutaj się dzieje ciekawego? Co tutaj ciekawego się dzieje? Tutaj się dzieje sportowe konkurencje, zbieramy pieczątki, wygrywamy nagrody na końcu. Animujemy, bawimy się na sportowo, dajemy owsiakach. To będzie jest parata hot doga, mówmy szybko. No nie, czekajcie, no macie jakieś pomysły? Co ona mogła zrobić? Co? O nie, czekajcie, cisza, no teraz to już przesadzacie. Ty słyszysz, co one teraz mówią? Że ty schowałaś znowu tam parówkę. Schowałaś? Nie schowałaś, wiesz co? Ja ci wierzę, ale oni chyba sobie z nas robią żarty, wiesz co? Daj mi ten plastik, mam do ciebie prośbę. Wyciągnij do góry, pokaż im wszystkim tą pustą butelkę, bo będą sobie z nas żartować. To nie co? Wyciągnę tą pustą butelkę. Pokaż mi, bo przecież to... No, dziewczyny, dziewczyny, co? Co to ma znaczyć, co? No nie, no pięknie, słuchajcie, ani sztuczka nie wyszła, ani podłoga teraz nie jest. Bardzo dziękuję za taką pomoc, naprawdę. Bardzo dziękuję. I po pierwsze, bardzo dziękuję, możecie sobie powiedzieć. Słuchajcie, na koniec chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że... Albo może inną. Słuchajcie, byłem w górach. Byłem w górach w tym roku, szedłem sobie szlakiem i zabrakło mi wody. Wiecie, jaki to jest problem, kiedy zabraknie wody w górach, a nie można jej kupić? Wróciłem do domu i zastanawiałem się, co zrobić, kiedy zabraknie nam wody. I wymyśliłem, że słuchajcie, tylko chyba by fajnie było, jakby poleciała jakaś muzyka. Mam nadzieję, że tam nie słyszą się od muzyki. O! To zaraz wam pokażę, co można zrobić. Słuchajcie, kupiłem dwie zwykłe miski i zobaczcie, co można z nimi zrobić.